Cześć, witam cię serdecznie, nazywam się Krzysztof Król i w dzisiejszym filmie chcę opowiedzieć ci o tym, jak zacząć twoje życie od nowa. Jeśli interesuje cię ten temat, zaczynajmy! Dzisiejszy film dedykuję tym wszystkim z was, którzy chcą dokonać jakichś zmian w waszych życiach. Więc zarówno będzie to film bardzo wartościowy dla osób, które obecnie odczuwają totalny chaos w swoim życiu, po prostu są na samym dnie, albo być może tyle rzeczy się u nich po prostu rozleciały, że są w sytuacji, w której trzeba wszystko poskładać od nowa, ale również dla tych osób, które mają fajne życie, które są zadowolone w miarę ze swojego stylu życia, a chcą po prostu wprowadzić w nim jakieś drobne zmiany, które warto cały czas, moi drodzy, wprowadzać. Więc dlatego dzisiaj chcę wam opowiedzieć i przedstawić całą ścieżkę, przez którą warto przejść właśnie w takich momentach, kiedy twoje życie będzie być może podlegać jakiejś rewolucji, kiedy twoje życie, samo prosi się po prostu o zmiany. Więc popatrzcie, pierwsza rzecz, którą chcę poruszyć, to jest to, żebyś potraktował nawet jakieś kryzysowe sytuacje w twoim życiu. Sytuacje na przykład jak to, że rozpada się twój związek, że tracisz pracę, rozpada się twój biznes, musisz przenieść się do innego miejsca, bankrutujesz, rozwala się jakaś duża przyjaźń, albo te wszystkie rzeczy razem po prostu zwalają ci się na głowę w tym samym czasie, żebyś potraktował to nie jako katastrofę, nie jako koniec, ale jako początek czegoś nowego. Co za koncept, nie? No ale przecież właśnie tak jest. Zauważ, że człowiek dorosły, który przeszedł przez ileś tam związków, no to przeważnie koniec jakiegoś związku później prowadził do początku następnego. Koniec na przykład kariery w danym biznesie prowadził prędzej czy później do znalezienia nowej pracy. Więc po co się użalać nad sobą? Po co tak naprawdę robić sobie psychiczny, mentalny stan, który cię będzie dołował i który będzie sprawiał, że gorzej ci się myśli, że masz mniejszą kreatywność. Po co po prostu myśleć negatywnie w takich momentach, jak można je właśnie potraktować jako początek czegoś nowego, jako szansę, a nie jakąś wielką tragedię. Bo ja powiem ci osobiście, że dla mnie właśnie w tych najtrudniejszych momentach życia, wtedy kiedy wszystko waliło mi się na głowę, to przeważnie wpadałem na największe pomysły. Przeważnie dokonywałem najlepszych zmian w moim życiu, podejmowałem najlepsze decyzje. Bo to właśnie dla ciebie powinien być moment na decyzję. Moment na decyzję, której normalnie, kiedy dalej poruszałbyś się w swojej strefie komfortu, czyli byłbyś w związku, czy byłabyś w związku, który nie do końca może ci pasuje, z którego chcesz wyjść, ale boisz się tego dokonać, to w momencie, kiedy ten związek się rozwala, to jest właśnie moment na to, żeby podjąć decyzję. W momencie, kiedy tracisz pracę, która być może nie satysfakcjonowała cię do końca, która nie była twoim marzeniem życiowym, w której nie chciałbyś pracować przez kolejnych 20 lat życia, to być może wtedy, właśnie kiedy ktoś cię wyrzuca z tej pracy, to tak naprawdę robi ci ogromną przysługę. Co za koncept, nie? I wtedy ty możesz podjąć decyzję, czyli wykorzystać ten moment, w którym twoje życie się rozlatuje. Moment, w którym ty masz w sobie na pewno jakieś oburzenie, masz w sobie na pewno pewną frustrację. Jak jesteś zawiedziony tą całą sytuacją, to przekieruj te negatywne emocje właśnie na podjęcie decyzji, żeby nigdy więcej w twoim życiu już nie zdarzyły się żebyś nie popełniał tych samych błędów, żeby nie zdarzały się rzeczy, których od dawna chciałeś unikać. Więc zastosuj po prostu tak zwane mentalne aikido, kiedy po prostu wykorzystujesz energię przeciwnika po to, żeby go powalić. Więc w takich sytuacjach wykorzystaj tą negatywną energię, która towarzyszy większości ludzi właśnie w obliczu jakiejś wielkiej zmiany czy jakiegoś wielkiego życiowego po prostu przetasowania w tej porażki. Wykorzystaj tą energię właśnie, żeby podjąć wtedy decyzję, której normalnie bałbyś się podjąć. Bo popatrzcie, żeby zbudować cokolwiek nowego, trzeba zniszczyć to, co było stare. Jeśli kupiłbyś działkę, najpiękniejszą działkę, z widokiem na przykład na ocean, czy na piękne góry, czy na całe miasto, to i na tej działce stała jakaś stara rudera, nie? Jakiś stary domek. I może nawet trochę byś lubiał ten domek, bo parę lat tam jeździłeś na działkę, jeździłeś sobie tam w wakacje na przykład, żeby posiedzieć, zrobić ognisko grilla, więc przywiązałeś się do tego domku. Tak ci go szkoda zburzyć, bo już jest, kurczę, jak go zburzysz, to nie będziesz miał nic, nie będzie można jeździć na grilla. Ale jeśli chcesz na tej działce zbudować piękny nowy dom, nawet letniskowy,
no to trzeba ten stary najpierw usunąć. Więc popatrzcie, my często w życiu boimy się właśnie usunąć ten stary, bo jesteśmy do czegoś przywiązani, bo boimy się zmian, bo nasz umysł boi się tego, że może to, co nowe, nie będzie lepsze od tego starszego. I dlatego tak ciężko nam dokonać tych zmian. Ale w tym momencie, kiedy już życie wrzuciło cię automatycznie w tą sytuację, już ci tornado ten stary domek po prostu pozamiatało całkowicie, odleciał daleko do ciepłych krajów, to w tym momencie właśnie możesz to wykorzystać jako błogosławieństwo, wykorzystać to jako szansę, żeby podjąć decyzję, żeby wprowadzić jakieś zmiany, żeby nie wskakiwać z powrotem do tego samego miejsca, tylko wreszcie sięgnąć w życiu po to, co ci się należy. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest to, żeby nie ciągnąć za sobą pewnego ciężaru związanego z relacjami międzyludzkimi. Czyli żebyś nauczył się wybaczać ludziom, nawet tym, którzy cię skrzywdzili. A, co za koncept znowu, nie? Wybaczyć ludziom, bo wybaczyć nie dlatego, żebyś, wiesz, żeby im było lepiej, żeby oni się dobrze poczuli, żeby pokazać im, że kurczę, mogli cię skrzywdzić czy źle potraktować, a ty dalej ich lubisz. Nie, nie, nie. Wybaczenie jest dla ciebie. Jest po to, żebyś ty później przez długi czas nie nosił na swoich barkach całego tego ciężaru swojej przeszłości. Tak wiele osób nie potrafi się wyciągnąć z tego ciągłego takiego, wiesz, kręcenia się w kółko w swojej głowie żalu do innych osób, pretensji do innych osób, że ktoś cię skrzywił 10 lat temu. On już dawno o tym zapomniał. Dla niego to się nie liczy. On już wyciągnął z tego wnioski. Być może no, zmienił się i tak dalej. A może nie, może dalej krzywdzi ludzi. Nieważne. Tu nie chodzi o niego, tu chodzi o ciebie. Żebyś ty tego nie nosił na sobie. Żebyś ty mógł właśnie zacząć nowe życie, zacząć robić coś nowego w swoim życiu bez tego balastu, że ktoś kiedyś ciebie skrzywdził. Ale tak samo przeproś tych, których ty skrzywdziłeś. Znowu, dla nich nie, dla ciebie samego. Żebyś wiedział, że wyciągnąłeś rękę, że przeprosiłeś kogoś, że pokazałeś innemu człowiekowi, że zrobiłeś błąd, potrafisz się do tego błędu przyznać i że chcesz w przyszłości być lepszym człowiekiem. Popatrz się znowu, co za koncept, nie? Że nie oczekujesz tego, że ci ktoś wybaczy. Nie oczekujesz tego, że na przykład te przeprosiny, że popełniłeś jakiś błąd, od razu załatwią sprawę. Ale robisz po prostu to dla samego siebie. Wybaczasz ludziom, którzy coś zrobili źle wobec ciebie. Przepraszasz tych, gdzie ty coś zrobiłeś źle, bo wszyscy jesteśmy ludźmi. Popełniamy przecież błędy. I dzięki temu masz czysty umysł, rozumiesz? Nie masz tego ciężaru, który cały czas by właśnie blokował twoje relacje, który by ci nie pozwalał na to, żeby pójść do przodu, żeby mieć czystą kartę po prostu na start nowego życia. Kolejna rzecz to jest to, żebyś ogarnął swoją sytuację, czy ogarnęła sytuację finansową. To jest również bardzo ważne. Słuchaj, w kontekście twojego życia finanse są ważne. No kurczę, ktoś to mówi, że nie, to niech spojrzy na swoje życie i ile godzin dziennie poświęca na przykład dla takiej ważnej swojej rodziny, dla swoich dzieci, a ile godzin dziennie poświęca na to, żeby zarobić kasę w pracy czy w biznesie. No i wtedy widzimy, że faktycznie te pieniądze są ważne i trzeba je traktować poważnie w życiu, nie? I teraz nawet, jeśli zawaliłeś jakieś sprawy w kwestiach finansowych, czyli masz jakieś długi, czyli, wiesz, komuś jesteś winien pieniądze, no źle coś podziałałeś, złe inwestycje, potraciłeś coś, to ogarnij to, bo ludzie w większości przypadków w takich sytuacjach, w każdym razie ludzie, z którymi ja miałem do czynienia, a myślę, że to jest duża część społeczeństwa, zupełnie nie ogarniają swojej sytuacji finansowej. Ja ich pytam, ktoś mi mówi, Krzysiek, mam duże długi, strasznie mnie to stresuje, słuchaj, wiesz, komornik dzwoni, ktoś mnie nachodzi, ktoś w końcu chce te pieniądze odzyskać, prawda? Więc cały czas mi truje tyłek, no nie mogę spokojnie funkcjonować, nie? Cały czas jest to gdzieś z tyłu głowy. Ja wtedy go pytam, a ile masz tych pieniędzy? Komu jesteś winien, na jaki procent i jakie są warunki spłaty? I ktoś wtedy robi wielkie oczy i on nie wie. A przecież to wszystko jest wiadome. To są rzeczy, których można się dowiedzieć, można je spisać. I o to właśnie chodzi. Żeby ogarnąć te swoje długi, żeby nie pieniądze rządziły twoim życiem, tylko żebyś ty zaczął, czy zaczęła właśnie swoim życiem rządzić samodzielnie. Dlatego trzeba sobie to wypisać, wklepać w tabelkę, w Excelu, po kolei, ile komu jestem winien, jaka jest minimalna spłata miesięczna, na jaki jest procent, jakie są odsetki, bo wtedy mogę zobaczyć i ustawić sobie plan spłaty, rozumiesz? Robisz wtedy plan do tego spłaty. O tym planie informujesz ludzi, którym jesteś winien pieniądze. Pokazujesz im, jak to wygląda. Bo na przykład, popatrz, inaczej będzie wyglądała sytuacja jakiejś chwilówki, w której realna stopa oprocentowania jest na przykład 30% rocznie ze wszystkimi opłatami.
i tam masz oddać na przykład 3000, to na początku ci się opłaca te 3000 jak najszybciej spłacić, bo jak z drugiej strony wisisz swojej mamie na przykład pieniądze, która tych pieniędzy nie potrzebuje, inne 3000, nie? I ona ci powiedziała, słuchaj, oddasz mi, synku, jak będziesz mieć, dla mnie to nie jest problem, no to spłać najpierw tą chwilówkę, nie? Spłać najpierw chwilówkę i porozmawiaj i z chwilówką, i z mamą, powiedz, jaka jest sytuacja. Najpierw chcę spłacić to, bo tu mam wysokie odsetki po prostu, lichwiarskie, no więc chcę spłacić to, a później od razu zacznę spłacać tobie i spłacam sobie wtedy na przykład po 500 zł miesięcznie, czy po 1000 miesięcznie ten kredyt i jestem w stanie się z tego wyplątać, rozumiesz? Tylko potrzeba do tego planu. To nie może być coś, co się dzieje losowo, bo wtedy podejmujesz złe decyzje, niekorzystne dla ciebie, nie? Kolejna sprawa to jest to, że w najbliższą niedzielę poprowadzę dla ciebie genialne szkolenie właśnie w kontekście finansów, bo chcę pokazać ci, jak właśnie wybrać i później zrealizować dla siebie swój własny plan finansowy. Właśnie tak, żeby to pieniądze nie były twoim panem, żeby pieniądze przestały rządzić tobą, a żebyś ty wreszcie zaczął zarządzać swoimi pieniędzmi. Chciałbyś taką sytuację? Chciałbyś taką sytuację, w której masz plan na 30 kolejnych lat swojego życia, gdzie z jednej strony masz dobre zarządzanie tymi pieniędzmi, czyli jesteś w stanie, no, tak nimi rządzić, że ci na wszystko, co potrzebujesz, wystarcza, a równocześnie jeszcze budujesz swój majątek. Jeśli chcesz tego, to ja cię tego nauczę w niedzielę. O godzinie 10. Pamiętaj, że była zmiana czasu, nie? Więc ustaw sobie odpowiednio budzik. Ustaw sobie na przykład alarm w telefonie, przypomnienie 15 minut wcześniej, tak żeby nie zapomnieć, żeby ci to nie wypadło z głowy, bo jesteśmy ludźmi zajętymi, często nam rzeczy wypadają z głowy, po to mamy te alarmy w telefonie, nie po to, żeby ich używać jako drzemek rano, tylko właśnie po to, żeby o ważnych rzeczach sobie przypominać, więc zapraszam cię na to szkolenie. Ale mam dla ciebie tak samo bardzo ważną wiadomość, bo właśnie rusza wielki Black Friday wyzwania 90 dni. I właśnie w tym tygodniu mamy dla ciebie w super niskich cenach, w mega promocji, taką szansę po prostu, że nie możesz jej przegapić na to, żeby zdobyć dwa nasze, jedne z najlepszych w ogóle dostępnych na świecie programów finansowych. To jest inteligencja finansowa na całe życie i mistrz zarabiania. Inteligencja finansowa na całe życie to jest ponad 20 modułów, gdzie zaprosiliśmy gości, ekspertów z różnych dziedzin, gdzie uczymy cię właśnie, jak zarządzać pieniędzmi. Uczymy cię tego, w jaki sposób inwestować te pieniądze w różne rzeczy. Jak współpracować z bankami, jak używać kredytów, w jaki sposób spłacać kredyty, jak zbudować inteligencję właśnie tą finansową, szeroko pojętą, i to wszystko rozłożone na czynniki pierwsze. To jest wiedza, którą każdy z was powinien posiąść. Każdy człowiek tak naprawdę, żeby mieć normalne, szczęśliwe życie i nie stresować się kasą przez całe swoje życie, to musi tą wiedzę mieć. I teraz masz to szansę zdobyć naprawdę mega, mega tanio, wielokrotnie taniej niż normalnie ten kurs kosztuje. A kurs z kolei mistrz zarabiania to jest bardzo fajny kurs, przez który już przeszły setki osób, w którym uczymy was 5 metod właśnie zarabiania. Przepraszam, 8 metod zarabiania. Uczymy was właśnie 8 metod zarabiania, czyli konkretnie wyjaśnione krok po kroku, po kilka godzin moduły, gdzie możesz znaleźć sobie dodatkowy zarobek do swojej na przykład pensji, możesz nowy biznes wystartować, więc bardzo fajne szkolenie też po prostu za ułamek jego normalnej ceny. Więc wejdź sobie na stronę wyzwanie90dni.pl łamane przez Black Friday i od razu skorzystaj, póki jeszcze ta promocja trwa, no bo będzie trwała do wyczerpania zapasów, albo do maksymalnie do niedzieli. Także dwie rzeczy, zapisz się na to darmowe szkolenie wyzwanie90dni.pl łamane przez webinar i skorzystaj z Black Friday. Po to właśnie, żeby być człowiekiem mądrym, który dokonuje dobrych decyzji i który ma do tego odpowiednie narzędzia. A my lecimy dalej. Słuchaj, punkt czwarty. To jest to, żebyś pozbył się tego, co ci jest niepotrzebne w życiu. Bardzo często pewien bałagan w naszej głowie, pokazałem ci już troszeczkę, jak ten bałagan, na przykład jeśli chodzi o relacje międzyludzkie, jak można go łatwo rozwiązać. Do tego bałagan, który mamy w domu, związany z ilością, przeogromną czasem, niepotrzebnych rzeczy, które nakupiliśmy przez lata i ich nie używamy, nie pozwala nam po prostu, żeby mieć czysty umysł. To jest udowodnione też naukowo po prostu, że porządek w domu lepiej wpływa na twoją psychikę, lepiej wpływa na twoje relacje z ludźmi. Jak ktoś to mówi, że lubi taki właśnie artystyczny nieład, to po prostu gada bzdury i gada głupoty i nie chce mu się sprzątać i nie potrafi się za to zabrać. Więc słuchaj, trzymaj sobie ten porządek i łatwo, żeby to zrobić, można po prostu sprzedać niepotrzebne rzeczy, sprzedać jakieś stare graty, wyczyścić to swoje mieszkanie. Popatrz, jakie ja mam tutaj minimalistyczne biuro. Tu jest tylko tak naprawdę moje biurko, są kolumny, jest wiatrak, jest ten fotel, są dwie rzeźby i tyle. Na moim biurku tu jest komputer, jest aparat, którym nagrywam teraz.
Nie, jest lampka, chusteczki, jest, co tutaj, twarde dyski są jakieś, no i trochę książek. I to jest wszystko, co ja mam w tym pomieszczeniu. I dlatego ja mogę, mimo tego, że rozprasza mnie piękny widok tutaj panoramiczny na ocean, na góry, na piękne wyspy tajskie, to i tak dzięki temu właśnie, że w moim biurze panuje ten ład, panuje ten porządek, to ja mogę się skupić bardzo łatwo na tym, co robię. Mogę bardzo łatwo po prostu wycelować jak snajper swoją uwagę właśnie do ciebie, prawda? Czyli skupić się na tym teraz, co chcę ci przekazać i nie rozprasza mnie mnóstwo niepotrzebnych rzeczy. Więc ty tak samo spróbuj właśnie tego typu działania. Nie mówię, żeby, wiesz, być ascetą, który żyje po prostu w czterech ścianach i śpi na podłodze, ale właśnie, żeby pousuwać niepotrzebne rzeczy po prostu. Posprzedawać te rzeczy. Można je wystawić na Allegro od złotówki, to nie jest naprawdę żaden problem, bo ktoś kupi po prostu, ktoś z tego skorzysta, ale jak komuś sprzedasz coś za 5 zł, co jest warte 50, to ciesz się. Ciesz się. Komuś zrobiłeś prezent, on bardziej tej rzeczy potrzebuje niż ty. Nie? No. Więc to jest kolejna strategia. Kolejna rzecz to jest to właśnie, żeby posprzątać to swoje otoczenie. Posprzątać miejsce, gdzie pracujesz. Posprzątać samochód, którym jeździsz. Garaż, w którym trzymasz ten samochód. Posprzątać swój dom. To jest naprawdę bardzo ważne i bardzo pozytywnie to wpłynie na to, żebyś właśnie poczuł czy poczuła taką świeżość. Mimo tego, że jest to rzecz banalna. No kurczę, dziesięciolatek potrafi posprzątać swój pokój, nie? To mimo tego ludzie tego nie robią. Nie robią. I wiesz, nie dość, że mają bałagan w swojej głowie, bałagan w relacjach z innymi ludźmi, to mają jeszcze dodatkowo bałagan w domu. I wtedy ciężko im się za coś zabrać. A samo to, że ty posprzątasz to swoje najbliższe otoczenie, spędzisz na tym nawet jeden weekend, sprawi, że popatrz, już poczujesz po pierwsze, że budujesz coś na nowo. Okej, zaczynam nowe życie, wprowadzam pewne zmiany w tym swoim życiu, to ja sobie wszystko wysprzątam, bo ja teraz chcę w życiu już mieć porządek. Teraz chcę mieć łatwe życie, bez komplikacji, bez niepotrzebnych jakichś, wiesz, telenowel, bez niepotrzebnych jakichś skomplikowanych relacji międzyludzkich. Ja teraz chcę mieć łatwo, nie? Chcę mieć po prostu przyjemne życie, w którym mogę się cieszyć każdym dniem, a nie ciągle się czymś martwić. Więc jak to posprzątasz, to właśnie daje ci to możliwość, żeby, wiesz, wystartować od nowa też mentalnie i pod względem normalnych emocji, które przeżywasz każdego dnia, ale równocześnie tak samo. Da ci to już pewne poczucie kontroli nad swoim życiem. Bo popatrz, bardzo często, kiedy my właśnie w życiu, no trafiamy na jakieś duże przetasowanie, nie? Czyli coś nam się rozlatuje, no i tak zbudujemy z tego coś lepszego, no ale w tym momencie jak to się rozlatuje, no to nie jest to do końca przyjemne. No naprawdę życie nas wypieprza po prostu kopniakiem w tyłek z naszej strefy komfortu, wywala nas daleko i musimy trochę sobie to wszystko na nowo poukładać. I popatrz, to, że ty na przykład już posprzątasz sobie swoje miejsce pracy, daje ci już pewne poczucie kontroli nad swoim życiem. Okej, jestem w stanie posprzątać biurko, to może jestem w stanie posprzątać pokój. Jestem w stanie posprzątać pokój, to może jestem w stanie posprzątać sobie samochód. Jak posprzątać jestem w stanie samochód, to może mieszkanie. A jak mieszkanie, to może relacje z innymi ludźmi. Jak relacje z innymi ludźmi, to może swoje finanse. Jak swoje finanse, to może swoją karierę. Jak swoją karierę, to może miłość i tak dalej, życie rodzinne. I nagle się okazuje, że tymi małymi krokami udało ci się to życie po prostu, wiesz, na nowo zupełnie właśnie ułożyć, ale już na twoich zasadach. Kolejna fantastyczna rzecz to jest tak, żebyś w takich momentach właśnie, kiedy wszystko się rozlatuje, nie starał się wrócić koniecznie i kurczowo trzymać się tego, co było. Czyli właśnie, no niestety w związkach ludzie robią wtedy bardzo żenujące rzeczy, wiem, bo sam też to robiłem, więc jako nastolatek, czy później dwudziestokilkulatek, no to właśnie w momencie rozstania mężczyzna, bardzo często, zresztą kobiety też, kiedyś tam spotkałem się z dziewczyną, która na przykład jak się rozstaliśmy, to później chciała mnie brać na litość i specjalnie jakiś wypadek samochodowy spowodowała. Kiedyś miałem kursanta, to był jeden z moich pierwszych kursantów w ogóle w życiu, który opowiadał mi, że właśnie jak go dziewczyna rzuciła, to on specjalnie wjechał samochodem po prostu w ogrodzenie domu jej rodziców, właśnie po to, żeby jak na filmach, no bo się naoglądał filmów, no skąd miał wiedzę czerpać na temat relacji, a nikt mu tego nie powiedział. No i tak na filmach, że zawsze tam, o, mężczyzna biedny miał wypadek, to się nim kobieta zaopiekuje, no tak się stało. Zaopiekowała się rodzina, ale po tym jak już wyszedł ze szpitala, to nie chcieli z nim nigdy więcej mieć nic do czynienia. Także to nie jest dobra strategia, nie? Natomiast popatrz, ja mówię, jest często ciężko, ludzie robią często głupie rzeczy i nie chodzi właśnie o to, żeby kurczowo trzymać się tego, co było. Bo to, co było, to już odeszło i jakiś był ku temu powód, że się skończyło. Teraz może przyjść nowe. I teraz, żeby nie ciągnąć za sobą znowu balastu swojej przeszłości, żeby znowu nie powielać tych samych błędów, które wcześniej być może w życiu popełniłeś, to warto właśnie w takim momencie wyjść z zupełnie innego punktu, wiesz, wystartować z zupełnie innego punktu. Zacząć już nie myśleć, o, jak ja spłacę rachunki za miesiąc, jak ja spłacę ten dług.
jak ja tutaj znowu znajdę sobie nowego przyjaciela, czy nową dziewczynę, nowego chłopaka. To nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby w tym momencie zastanowić się, bo to jest bardzo dobry moment, tak jak powiedziałem, to jest moment szansy, to zastanowić się, kurczę, może ja jestem w stanie zbudować w końcu swoje życie marzeń. To zastanówmy się, jakie to jest życie, nie? I wtedy pomoże ci jak cholera drugi dzień wyzwania 90 dni. Bo to jest właśnie dzień, w którym ja ci daję bardzo ważne ćwiczenie, bardzo mocne ćwiczenie, które pomaga ci właśnie jakby obejść twoje ograniczenia i zastanowić się, jak byś chciał czy chciała żyć, gdybyś mógł czy mogła być kimkolwiek. Nie? Czyli jak chciałbyś tak naprawdę żyć? Sięgnąć bardzo głęboko do swoich własnych preferencji, do swoich własnych marzeń i tam odnaleźć prawdziwego czy prawdziwą siebie. Dlatego wejdź sobie na stronę wyzwanie90dni.pl, bo teraz dla was udostępniamy zupełnie bezpłatnie pierwsze 3 dni programu Wyzwanie 90 dni. Czyli wystarczy, że za darmo zupełnie założysz sobie konto i już dostaniesz dostęp do dnia pierwszego, następnie na drugi dzień do dnia drugiego, trzeci dzień dnia trzeciego. I właśnie ten drugi dzień naprawdę jest w stanie ci otworzyć oczy na to, kim naprawdę jesteś i odkryć prawdziwego siebie, bo jak jesteś w stanie budować swoje życie tak, żeby ono podporządkowane właśnie było temu, kim ty faktycznie chcesz być, a nie podporządkowane było temu, co się zdarzyło w twojej przeszłości, to dużo większe masz szanse, że faktycznie uda ci się to spełnić. Ludzie właśnie żyją zapętlając się cały czas w swoich problemach, nie? Zapętlając się w takiej rutynie życia i w rutynie problemów, w rutynie relacji, które mają. I bardzo ciężko im jest wtedy zupełnie z tego kiedykolwiek wyjść. Dlatego ja cały czas, będę to powtarzać dzisiaj jeszcze nie raz na tym filmie, radzę ci, żebyś właśnie w takich momentach po prostu wykorzystał to jako szansę. Bo niewiele jest takich momentów w życiu, kiedy można bardzo wiele zmienić. Ja uwielbiam takie konsultacje, kiedy ktoś właśnie, komu życie zawaliło się na głowę, do mnie przychodzi. I przychodzi totalnie zdołowany, pogubiony, wręcz z objawami jakimiś takiej chandry, takiego wielkiego smutku, może nawet trochę depresji. I ja tej osobie tłumaczę mniej więcej to, co dzisiaj tobie tłumaczę, oczywiście dostosowując tą wypowiedź do konkretnej sytuacji, prawda? Ale tłumaczę i pokazuję wtedy jego sytuację, czy jej, z zupełnie innej strony, że ja patrząc na to z zewnątrz, patrząc na człowieka, no pytam go, no tak, rozpadł ci się związek, nie? Ale czy byłeś szczęśliwy w tym związku? No nie, no nie, i tak się chciałem rozstać. Czy byłeś szczęśliwy w tej pracy? No nie, no ale przynajmniej mogłem opłacić rachunki, nie? I okazuje się, że to życie, które jemu się rozpadło, to było życie fatalne. I jakby ono się nie rozpadło, to być może spędziłby kolejnych 10, 20, 30, 40, 50 lat życia, żyjąc po prostu z dnia na dzień, nigdy w życiu nie realizując swoich marzeń, nie lubiąc tego swojego życia. A to przecież nie o to chyba chodzi, do jasnej cholery, nie? Nie po to jesteśmy na tej ziemi tutaj, nie po to się urodzimy tutaj, żeby żyć w jakimś cierpieniu, żeby żyć w ciągłej frustracji, żeby być człowiekiem nieszczęśliwym. Rodzimy się po to, żeby spełniać marzenia. Rodzimy się po to, żeby zrobić coś pięknego z tym swoim życiem, nie? I właśnie takie momenty mogą być dla ciebie największym błogosławieństwem, bo one się często w życiu większości osób nie zdarzają. Mi się parę razy takie momenty zdarzyły, że wszystko mi się wykoleiło totalnie, ale tak jak powtórzyłem ci, zawsze to prowadziło po prostu do czegoś naprawdę fascynującego, do najlepszych decyzji w moim życiu. Podam ci przykład. To już 12 lat temu, kiedy byłem w takiej sytuacji, że wspólnik ukradł mi firmę. Wspólnik ukradł mi firmę, w którą włożyłem bardzo dużo czasu, pieniędzy, w zasadzie wszystkie pieniądze, które miałem wolne, to włożyłem, zostały mi tylko nieruchomości poza tym, włożyłem bardzo dużo emocji, bardzo dużo nadziei, zatrudnialiśmy kilkadziesiąt osób i wspólnik ukradł mi firmę wtedy różnymi prawnymi kruczkami. Wtedy również nie przyjęto mnie na doktorat na Uniwersytecie w Krakowie, więc to też była taka duża porażka dla mnie, nigdy mi się coś takiego wcześniej nie zdarzyło, żeby mnie gdzieś nie przyjęto, gdzie chciałem się dostać. Trzecia sprawa ze związkiem, tam też to nie funkcjonowało tak jak trzeba. No i te wszystkie rzeczy w zasadzie w moim życiu się wysypały. Po czym zaraz po tym podjąłem decyzję, że przeprowadzam się do Tajlandii. Ha! Odkryłem swój raj na ziemi i zaraz po tym po prostu zbudowałem swoje życie właśnie zupełnie na nowo. Kiedy te rzeczy by się nie wysypały, jeśli miałbym dalej duży biznes rozwijający się, startup, w którym zatrudniam kilkadziesiąt osób, to za cholerę nie mógłbym sobie nawet na weekend na wakacje wyjechać przez kolejne parę lat. No a przynajmniej przez rok czy dwa. Bo musiałbym po prostu dbać o ten biznes i wkładać tam całego siebie. Jakbym zaczął doktorat właśnie w Krakowie, to bym go musiał skończyć, więc kolejnych kilka lat byłbym po prostu przyklejony do tego samego miejsca.
A że te sytuacje się właśnie posypały, to one otworzyły mi drzwi do podjęcia jednej z najlepszych decyzji w moim życiu. Więc widzisz, to jest to, co ci cały czas powtarzam. Potraktuj to jako szansę. Kolejna rzecz, no to popatrz właśnie, jak już zrobisz ten drugi dzień wyzwania 90 dni, to rozpisz sobie tą wizję życia. Masz ćwiczenia, weź dziennik wydrukuj, który masz tam też w wyzwaniu. Dziennik dajemy ci bodajże na 7 dni, aż pierwszy już sobie możesz wydrukować w dniu pierwszym. I zrób to ćwiczenie, które jest w dniu drugim, czyli rozpisz tą swoją wizję życia, którą chcesz zbudować. Opisz to na kartce. Nie w twojej głowie, bo w głowie nie jesteśmy w stanie przechowywać tak dużej ilości informacji. Opisz to na kartce, żebyś to mógł zobaczyć z zewnątrz, żebyś mógł to porównać z tym, gdzie jesteś dzisiaj i z tym, gdzie chcesz się znaleźć, nie? Dzisiaj jestem tu, ale chcę znaleźć się tutaj. I teraz co ja mogę zrobić, żeby te dwa punkty razem ze sobą połączyć? Co ja mogę zrobić? Jakie decyzje mogę podjąć? Jakich narzędzi będę potrzebować? Może jest w stanie ktoś mnie w tym wspierać? Po to ludzie na przykład robią między innymi wyzwanie 90 dni. Właśnie po to, że dostrzegają, okej, jestem w życiu dzisiaj tutaj. Niektórzy mają bardzo trudną sytuację, niektórzy mają fajne życie już, ale dostrzegają, że chcą być jednak tutaj, że chcą mieć dużo fajniejsze. I dołączają do wyzwania, bo wtedy stwierdzają, że o, ten program jest w stanie mi pomóc właśnie te dwa punkty ze sobą połączyć, czyli dojść od tego, gdzie jestem dzisiaj, do tego, gdzie chcę się znaleźć. Prosta sprawa. No i tak to działa i ludzie dzięki temu zmieniają pięknie swoje życie. Kolejna rzecz to popatrz. Punkt 9 to jest to, żebyś zapewnił sobie dobre traktowanie, żebyś właśnie w takim momencie zadbał czy zadbała o siebie. Ja wiem, że być może jesteś osobą, na przykład bardzo często dziewczyny, kobiety są osobami o wielkim sercu, i, ale nawet za wielkim, że bardziej dbają przez całe swoje życie o innych niż o siebie. I wtedy na przykład czasem się budzą w wieku 20, 30, 40 czy 50 lat, że całe swoje życie poświęcili dla innych, a nigdy tak naprawdę nie byli dla siebie. I ja tutaj, moi drodzy, chcę was nauczyć takiej idei zdrowego egoizmu. Czyli pewnego balansu pomiędzy tym, co robisz dla siebie i tym, co robisz dla innych. Bo żadna skrajność tutaj nie będzie dobra dla was wszystkich. Jak będziesz egoistą i tylko myślał o sobie, no to raczej nie zbudujesz z ludźmi dobrych relacji. Co więcej, no nie będziesz mieć tego pięknego uczucia i satysfakcji z tego, że możesz komuś coś pomóc, że coś dla kogo możesz zrobić. To jest fantastyczne. Ja to odczuwam każdego dnia, pomagając wam między innymi. Ale tak samo też, jak będziesz cały czas tylko poświęcać się dla innych i zatracisz siebie, zapomnisz o swoich marzeniach, o swoich potrzebach, też nie będziesz szczęśliwy. A być może ci inni też dostrzegą, że nie jesteś szczęśliwy w tym życiu. Nie? Więc warto zachować właśnie ten balans. Zadbać o siebie, zadbaj o swoje ciało, zadbaj o swój sen, o odpowiednie odżywianie, o jakiś trening, o docenianie tego, co masz każdego dnia. O właśnie o wdzięczność, żeby budować dobre nawyki myślowe, budować nawyki, które sprawiają, że jesteś szczęśliwym, uśmiechniętym człowiekiem, a nie takie, które ci odbierają smak życia. Właśnie wdzięczność, docenianie, uśmiech, dobre traktowanie i bycie miłym dla innych ludzi. Spędzanie dnia tak, jak chcesz. To są rzeczy, które sprawią, że będziesz w miarę zdrowym psychicznie człowiekiem. Do końca nikt nie jest zdrowy, bo wszyscy jesteśmy po trochu walnięci. Ale przynajmniej tak, że będziesz mógł i mogła szczęśliwie i fajnie funkcjonować i inni za bardzo nie będą dostrzegać, że jesteś gdzieś tam w środku trochę crazy. Natomiast popatrz się, to z jednej strony, a z drugiej strony właśnie o twoje ciało, nie? O twoje ciało, żeby w tym zdrowym ciele był zdrowy duch, czyli żeby właśnie nie przeszkadzało ci ciało w realizacji twoich marzeń, twoich pasji i w budowaniu pięknego życia. Następnie popatrz, co możesz zrobić. Ustaw sobie cele. Uczymy was tego w wyzwaniu 90 dni. Cele główne, ogromne, te, które chcesz spełnić za 5, 10, 15 lat, które cię będą motywować do pracy, motywować do pokonywania wszelkich trudności, przeciwności losu, kłód, które pod nogi będą wrzucać ci inni ludzie. Ale również te cele bliższe, nie? Te cele bardziej cząstkowe, już bardziej operacyjne, czyli takie, okej, co ja chcę zrobić przez najbliższy miesiąc, przez najbliższe 90 dni, przez najbliższy rok, albo nawet przez najbliższy tydzień czy najbliższy dzień. Jak sobie to rozpiszesz, to od razu budujesz swój własny plan. Przestajesz wreszcie pozwalać na to, żeby życie właśnie cały czas jak źdźbło trawy na wietrze rzucało tobą na lewo i prawo. Tak jak teraz, jak tutaj idzie jakaś burza, widzę i palmy właśnie się tak gną na lewo i prawo i cały czas no, to wiatr im mówi, w którą stronę one mają się przechylać. No ty nie masz być takim człowiekiem, ty masz być człowiekiem, który sam wyznacza swój kierunek, który realizuje swój własny plan, a nie ciągle plany innych ludzi. Bo pamiętaj, że jak nie masz swojego planu, to prędzej czy później wpadniesz w plan innego człowieka, kogoś, kto jest silniejszy mentalnie od ciebie, kto cię wykorzysta, zmanipuluje, albo po prostu, no tak wiesz, wykorzysta sytuację, że ty nie masz planu, więc będziesz pracować cały czas na jego marzenia.
I żeby mieć taki plan na przykład finansowy, to jeszcze raz ci przypominam, koniecznie spotkaj się ze mną w niedzielę na tym bezpłatnym szkoleniu na temat właśnie tego, jak zbudować swój własny plan finansowy, jak zaplanować swoje finanse na całe życie. Pokażę ci, jak to robić za darmo w niedzielę, ale też skorzystaj sobie właśnie z wielkiego Black Friday, gdzie za ułamek ceny, masz normalnej ceny, masz dostępne nasze programy, które pozwolą ci zbudować inteligencję finansową i właśnie podejmować dobre decyzje finansowe, takie, żebyś miał jak najwięcej pieniędzy, jak najmniej w życiu kiedykolwiek tracił. Więc korzystaj z tego. Natomiast popatrz się, jak już będziesz mieć ustalone te swoje cele, jak już będziesz mieć je konkretnie właśnie sprawdzone, że to są cele, których faktycznie potrzebujesz i chcesz ich w swoim życiu, to ułóż do nich plan. Uczymy was tego w wyzwaniu 90 dni. Właśnie jak taki plan zbudować. Ja ci pokażę w kwestiach finansowych w niedzielę. Natomiast w wyzwaniu uczymy was, jak zbudować plan w każdym obszarze swojego życia. Tak, żebyś właśnie mógł ten plan jak najszybciej spełnić, po prostu stać się człowiekiem, który żyje życiem swoich marzeń. Jest to do zrobienia. Ja to zrobiłem wiele lat temu, wiele lat temu właśnie podjąłem decyzję i zacząłem żyć życiem swoich marzeń. Pomagam ludziom to zrobić od ponad 20 lat, także tak samo ty jesteś w stanie to uczynić. Wierzę w ciebie i wiem po prostu, jeśli będziesz mieć odpowiednie narzędzia, odpowiednie wsparcie, to ogarniesz to, cokolwiek to nie jest. Ale pamiętaj o tym właśnie w ostatnim punkcie, żeby idąc przez ten cały proces być otwartym na świat, zacząć robić nowe rzeczy, wejść w nowe środowisko. Na przykład fantastycznym dla ludzi przeżyciem jest dołączenie do społeczności Wyzwania 90 dni. Ruszyliśmy teraz z klubami Wyzwania 90 dni, gdzie ludzie mogą właśnie grupowo rozwijać się, pracować nad różnymi swoimi umiejętnościami. Więc ty tak samo poszukuj, może jakieś znajdź nowe hobby, rób nowe rzeczy, znajduj się w nowych miejscach, poznawaj nowych ludzi, bo to jest niesamowicie stymulujące dla twojego umysłu. I bardzo często nawet samo to, że ty po prostu pojedziesz do innego miejsca. Tak, ja ci mogę podać przykład. Jak byłem niedawno, wróciłem z Polski, byliśmy tam 6 tygodni w sumie z moją rodziną całą, z moją żoną, z moimi dzieciaczkami dwoma, czyli z Wojtusiem i z Tomusiem, z mamą mojej żony, czyli moją tajską mamą, i mieliśmy fantastyczny czas, niesamowity czas, gdzie odwiedziliśmy w sumie 27 rodzin. Zorganizowaliśmy wielką szkołę wygranych, wystartowaliśmy z klubami Wyzwania 90 dni, poprowadziłem całkiem sporo wykład na Uniwersytecie Ekonomicznym właśnie dla studentów. Ale oprócz tego spędziłem niesamowity czas i powiem ci tyle pomysłów, co mi wpadło do głowy. Mimo tego, że byłem w Polsce, w której mieszkałem 28 lat, w tym samym mieszkaniu, w którym mieszkałem przez długi czas, to już samo to, że porozmawiałem z ludźmi, których dawno nie widziałem, że spotkałem się z różnymi członkami rodziny, już przyniosło mi wiele różnych pomysłów, wiele różnych zmian się dokonało w mojej głowie. Więc staraj się ty tak samo znajdować się w nowym środowisku, robić rzeczy, których nigdy jeszcze wcześniej nie robiłeś. Bo to sprawia, że się rozwijasz, to otwiera twój umysł, tworzy nowe połączenia, a nowe połączenia pozwalają ci właśnie znaleźć nowe kreatywne sposoby na to, jak budować piękne życie, jak budować fajne, ciekawe życie, którym będziesz mógł cieszyć się każdego dnia. I tego też ci życzę, drogi widzu. Więc jeśli film ci się spodobał, wrzuć łapę w górę, koniecznie subskrybuj kanał, jeśli jeszcze tego nie robisz. Zaznacz sobie dzwoneczek, powiadomienia. Ja wiem, że ten subskrypcję YouTube już teraz, kurczę, nie zawsze to działa tak, jak powinno, ale zaznacz i tak lepiej zaznaczyć niż nie. No i jeśli uważasz, że ten film jest w stanie pomóc komuś z twoich znajomych czy z ludzi z twojego otoczenia, podeślij im linka. Udostępnij na Facebooku czy gdzieś, na Messengerze czy w WhatsAppie po prostu swoim znajomym ten film. Niech oni również skorzystają z tej wiedzy, bo jest to wiedza oparta o właśnie konkretną po prostu psychologię. Jest to wiedza oparta o moje doświadczenie, doświadczenie też w uczeniu ludzi, doświadczenie w pomaganiu ludziom, więc wiedza, która po prostu działa. Jak ją zastosujesz, będziesz mieć efekty. Więc do zobaczenia w niedzielę na szkoleniu. Korzystaj z Black Friday. No i co? I miej dzisiaj wspaniały dzień. Cześć! Yeah, yeah.